Te wpadłem i byłem prawie tak wyczerpany, że byłem na pół przytomny. Po prostu to był bieg na olimpiadzie, bieg życia. Także długi czas nie byłem bardzo świadomy, co się stało. Po dwóch godzinach przyniesie nam wyniki biura zawodów i gratulowali. Byli w ogóle zaskoczeni, działacze i w ogóle sędziowie, że medal zdobył Polak. Dziś jestem prawie tego pewna, że trener, jak zobaczył na jaki czas ja jadę, że ja jechałam na długo przed metem na rekord świata w ogóle, to on w ogóle nie wierzył, co się dzieje. Całe jest to szczęście, że mi o tym nie powiedział, bo ja postrzegam, że na rekord świata jadę, to nie wiem, jak wrażenie mi się przewróciła. Także ja jechałam w pełni nieświadomości tego czasu, zobaczyłam na tablicy, że jakiś wspaniały czas zrobiłam, jestem pierwsza. No to byłam pełna euforii oczywiście. No. I potem ostatni start, właśnie koleżanka Pilejczyk pojechała z zawodniczką radziecką z Koblikowa. Teraz ty opowiedz wrażenie. Tak, ja bardzo szybko rozpoczęłam ten bieg. Oczywiście pojechałam bardzo mocno pierwsze okrążenia, z Koblikowa za mną i w efekcie się okazało, że nie wytrzymałam po prostu narzuconego sobie tempa. Także Skoblikowa na końcu wyprzedziła mnie i zrobiła najlepszy wynik, a ja zrobiłam właśnie ten, uzyskałam trzeci wynik. To było 11 lutego 1972 roku. Ja wylosowałem numer 29. Byłem w trzeciej grupie najlepszych skoczków losowanych. Skoczyłem 111 metrów. Po tym moim skoku była mała przerwa. Sędziowie, jeden sędzia czeski, pelonożnik się nazywał, zaprotestował, że na górze stoją lepsi zawodnicy ode mnie i należałoby chyba zmniejszyć rozbieg, powtórzyć serię. No ale dwóch Japończyk i Kanadyjczyk się sprzeciwili, powiedzieli, że Fortuna był szósty na średniej skoczni, jest to dobry zawodnik i konkurs pójdzie dalej. O złocie nie marzyłem, ponieważ wtedy była większa prawdopodobność wygrać 1 100 000 złotych aniżeli mistrzostwo olimpijskie. O Boże, co ja mam powiedzieć? Już tam nie wiem. Adam Małysz, Adam, trzymaj się i leć jak najdalej potrafisz. Pięknie, pięknie, Adam, trzymaj się! Znakomicie. Proszę Państwa, patrzmy, delektujmy się, jak skacze Adam Małysz. To jest na razie pierwsza seria. Ileż to było? 98,5 metra. O pół metra dalej niż Amman. No i teraz czekamy na sędziowskie noty. Jeszcze nie wyświetliły się na tablicy. Ale noty są niskie. Noty są niskie. Będzie za Hanawaldem. Mimo, że najdalej skoczył. 98,5 metra. Jest tuż, tuż za Hanawaldem i za Ammanem, który prowadzi. A więc pierwsza trójka. No więc jeszcze została ta trójka. Adam Małysz. Ja już chyba tak jak Państwo, zacisnąłem kciuki, no i jeszcze raz powtórzę, leć Adam jak najdalej, leć! Ponad 95 zdecydowanie, ale jakie to lądowanie było, jakie będą oceny? To, że też trener Pias ma takie nerwy ze stali, że jeszcze trzyma tę kamerę. Ja bym chyba nie utrzymał kamery w ręku, jeśli Polak walczyłby o mistrzostwo, o medal. Może nie o mistrzostwo, ale o medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ograniczmy się do tego medalu. Jest na pierwszym miejscu w tej chwili Adam Małysz. 263 punkty. A więc, proszę Państwa, mamy po 30 latach przerwy medal olimpijski na zimowych Igrzyskach. Mamy ten wymarzony medal. No, w najgorszym razie będzie to medal brązowy. 20 dał Amerykanin. To już był skok. Tainera. Daleko. Zrobił bardzo dużo. Jest po raz drugi. W trójce prowadzącej. Radość tutaj. No i druga próba Polaka.
trzecia dam. Piękny skok. Piękny skok, na pewno najdalszy, ale co zrobią teraz Hanawal i Aman? Zadowolony, chociaż patrzy z niepokojem, odległość 128 metrów. W tej drugiej kolejce najdalej będzie zdecydowanie prowadził, łączna nota 269,7. 269,7, 140, czyli 129 punktów musi uzyskać teraz każdy ze skaczących zawodników, aby go przeskoczyć. Fantastyczny finisz. Bierdaren widzi dwóch rywali. On tutaj nie zdobył złotego medalu. Cztery złote medale w Salt Lake City, a teraz tylko dwa srebrne i może tutaj brązowy. Goni, ale czy dogoni? Tomek słabnie. Tomek ogląda się. Tomek nie jest pewien tego swojego drugiego miejsca. Już chyba wypuścił Grajsa. Już nie będzie z nim walczył. Teraz musi się skoncentrować na Bierdalenie, który jak jakiś ekspres japoński, albo Terzewy, albo jeszcze jakaś rakieta goni Tomka Sikorę i mówiliśmy, że nie może dogonić, ale z Bierdalenem nic nigdy nie wiadomo. Może i dogoni, a może nie dogoni. Grajs zdobędzie drugi indywidualny złoty medal. Tam się zmniejsza ta różnica między Sikorą i Bierdalenem. Będzie medal, ale po jakiej straszliwej walce. I czy srebrny, czy brązowy. Grajs wyrwał jednak na czoło. Ten jeden nieszczęsny strzał skomplikował Tomkowi życie, ale jest wspaniale, jest cudownie, będzie srebro, nie wygra już z nim chyba Bierdalen. Już mówię, chyba, bo już sam nie wiem, co tutaj mówić. Jeśli ten Tomek zachowa metr, pół metra, 5 centymetrów, 3 centymetry, centymetr przewagi nad Bierdalenem, Grajs jest złotym medalistą, drugi będzie Tomasz Sikory. Sikora, pokażcie nam tego Tomka walczącego z Bierdalenem. Bierdalen rozpoczyna krokiem łyżłowym finisz, ale Bierdalen nie da rady. Ten Grajs wygrał, całuje kibiców, a Tomasz Sikora jest, proszę Państwa, drugi, jest srebrny, Tomasz Sikora, brawo Tomek, brawo, brawo. Fantastyczny bieg, przeżegnał się, uśmiechnął i padł jak długi. 500 metrów w tym momencie, Najmanowa się obejrzała, też ma zmęczona, gdzie jest Tejra, walczy tak, Katarzyna o medal. Oby walczyła tutaj o brąz, a nie starała się wyprzedzić Polkę. Czepałowa. No przełknąłbym to, gdyby Czepałowa wyprzedziła Polkę, ale tu będzie walka o złoto. Zaraz będzie wjazd na stadion, Justyna Kowalczyk, Julia Czepałowa i Katarzyna Neumanowa. Medal już musi być, to jest niemożliwe, żeby nie było medalu. Cóż za bieg Justyny, fenomenalny. Kapitalnie walczy Polka, Neumanowa chyba nie da rady Polce. Tylko Czepałowa czy Polka, Polka czy Czepałowa, Justyna Kowalczyk. Czepałowa, Katarzyna Neumanowa, resztek sił dobywa, próbują. Czepałowa atakuje. Przed za Polkę, nie. Ale ta nie daje. Czepałowa będzie tylko rywalką Polki. Neumanowa zostaje na brązowym medalu. Polka czy Rosjanka? Justyna chyba. Czy Julia? Justyna czy Julia? Jeszcze jeden atak Katarzyny Neumanowej. Fantastyczny Justyna Kowalczyk biegnie po złoty medal. Co za nieprawdopodobny bieg Polki. Neumanowa przyspiesza, wyszedł za Czepałową. Szybciej Justyna. Justyna bardzo nie da rady. Nie da rady. Nie da rady. Będzie... Które będzie? Srebro czy brąz? Srebro czy brąz? Srebro. Ostatnie metry. Neumanowa. Brąz. Brąz. Ale fantastyczny bieg. Fantastyczny bieg Polki. I Neumanowa w końcu złoto. A Polka ma medal, proszę Państwa. Neumanowa wyczerpana całkowicie tą walką. Skąd ona znalazła ta siłę, ale... No ale fenomenalny. To nieważne. Justyna też leży...